Idąc tutaj, zajrzałem do mojej najobszerniejszej książki, jaką mam, na temat teologii stworzenia. To jest 520 stron, napisane tylko o tym, co Bóg uczynił, aby świat istniał. Tak bardzo bogata jest ta teologia i ona nie zawarta jest tylko i wyłącznie na dwóch pierwszych stronach Pisma Świętego, ale ta teologia stworzenia jest także przez całe Pismo Święte, aż do Apokalipsy. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że może nam się wydawać, kiedy czytamy ten pierwszy opis stworzenia świata, że on jest taką sekwencją wydarzeń, które tak się właśnie miały. Bóg mówił, coś stawało się, upływał jeden dzień. Tymczasem trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego w taki sposób autor tego pięknego tekstu w taki sposób właśnie przedstawił Boga i Jego działanie. Najprościej byłoby odpowiedzieć, żeby pokazać, jaki Bóg jest. Później, żeby powiedzieć, kim jest człowiek. I wreszcie, jaki ten świat jest dany człowiekowi do troski, do pielęgnowania, do poznawania, do panowania. To jest teologia stworzenia. Nie mamy tutaj przymiotów Boga, ale już pewnie podczas pierwszej lektury tego tekstu mali chłopcy żydowscy czytający ten tekst musieli pewnie odpowiadać na pytania, jaki jest Bóg. I pewnie byli prowadzeni przez pytania pomocnicze. Co to znaczy, że Bóg rzekł i stało się? Odpowiedź powinna brzmieć, Bóg jest wszechmocny. Każde słowo, które wyrzekł, że tak ma być, tak właśnie się dzieje. Potężny świat, potężne morze, potężne niebiosa stały się. Nie znaczy, że to taki jest przebieg filmu dokumentalnego, ale że ten przebieg tak przedstawiony wydarzeń ma pokazać, Bóg jest wszechmocny. I widział Bóg, że było dobre. I było pytanie, co to znaczy? To znaczy, że Bóg jest dobry. Dlaczego jest 7 razy powtórzone, że Bóg widział, że było dobre? A za 8 razem i widział Bóg, że było bardzo dobre. To znaczy, że cokolwiek Bóg czyni, jest dobre. Dlatego, że On jest dobry. I Bóg nie spoczął w tym tworzeniu świata, dopóki nie było bardzo dobre. Dopóki nie pojawił się człowiek. Ten tekst także uczy człowieka, żeby sobie ułożył kalendarz według obserwacji nieba. Ten tekst akurat w tym momencie jest bardzo apologetyczny. On odrzuca kulty takie, w których czci się słońce, gwiazdy, zjawiska. One są tylko i wyłącznie na usługach Boga i człowieka. Człowiek ma sobie obliczyć 365 dni i trochę. W różny sposób to jest rozwiązywane z tym trochę, żeby to poprawić co kilka lat, najczęściej albo co 4. Człowiek ma obserwować także księżyc, żeby zobaczyć, że jest 7 dni, że można powtarzać przez 4 takie okresy i że ten czas jakby jest wyznaczany przez te obserwacje, które człowiek potrafi ująć w kalendarz słoneczny i kalendarz księżycowy. I wreszcie słyszymy dziś także o tym, że Bóg postanawia na samym końcu uczynić człowieka na obraz i podobieństwo. Nieraz ludzie próbowali przykładać dopiero co zdobytą wiedzę nową wobec świata przyrodniczego, wobec przyrody, do nałożenia tych swoich nowych, dumnych określeń, wiedzy, do tego, co znajdowali w Biblii. Mamy do dzisiaj jeszcze niektóre, możemy powiedzieć, małe wyznania czy sekty wręcz chrześcijańskie, które są przekonane, że te 6 dni stworzenia to jest 6 epok. Takie, które wyznaczają kolejne
etapy rozwoju świata, świata tego, który istnieje, aż do powstania człowieka. Kiedy to wyznaczano granice pomiędzy światem istot żywych, ale nierozumnych, a jedyną istotą rozumną, jaką jest człowiek, wtedy też nałożono na to podobieństwo właśnie tą kategorię, że człowiek jest podobny do Boga w tym, że ma postawę wyprostowaną. Naiwne, jeżeli to dziś na to patrzymy. Dlaczego należałoby szukać tego podobieństwa w czymś innym? W tym, że właśnie w tym kontekście tego powierzenia świata człowiekowi, żeby panował, to właśnie to jest ten ślad, że człowiek jest podobny do Boga przez to, że ma panować, poznawać, ujarzmiać, wykorzystywać w sposób mądry, tak jak Bóg, świat na swojej potrzeby, nie niszcząc go i pozostawiając ten świat także dla następnych pokoleń. To podobieństwo człowieka do Boga zasadza się na tym, jak rozumiano to podobieństwo w innych religiach, że władca z namaszczenia Boga czy bóstw był podobny, tak mówiono, do bóstw. Mimo że fizycznie nie był podobny, ale miał być odblaskiem tego bóstwa. Człowiek więc jest ukoronowaniem tego stworzenia. Jest najwyższym ze wszystkich stworzeń. I bardzo jest źle, i to jest już ta teologia stworzenia, jest bardzo źle, kiedy człowiek podporządkowuje siebie stworzeniu. To Żydzi szydzili najpierw z tych wszystkich, którzy czcili bogów, bóstwa na podobieństwo zwierząt. Mówili, jak to jest możliwe, żeby kłaniać się wobec istoty, która zdechnie za 2 lata, która nie ma rozumu. Mamy cały szereg takich tekstów szydzących z tych bogów innych narodów. To Żydzi nauczyli nas tego, że jesteśmy ponad całym stworzeniem. I biada człowiekowi, który oddaje swoją wolność, swoją niezależność, swoją wielkość, zaprzedając się grzechowi, zaprzedając się niewoli, czy też służąc takiemu czy innemu pożądaniu. Jesteśmy naprawdę pierwszymi po Bogu w całym świecie stworzonym. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.